Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 1. Zaczynajmy Underground, yeah! Spadaj, mycha. Wow. Pamiętacie? Cholera. Zajebioza. Uwielbiam ten klimat, ten wstęp i tu w ogóle wszystko. Coś niesamowitego. Powiem wam, że miałem spore problemy z zaczęciem nagrywania Undergrounda. No ale jakoś udało się uruchomić tę grę. Startujemy! Już nie mam nitra, ono się tu nie ładuje niestety. O kurde. Nazwałem swojego awatara Lucek. Jestem Lucek po prostu. No, zdobywa się tu punkty, ale widzicie, nitro się nie uzupełnia. Nie, nie, to jest stary Underground. O, nie. Tak, jeździ się tu na padzie. I powiem wam, że na padzie tutaj gra się dużo lepiej niż Most Wanted. Serię, którą niedawno sobie ukończyłem. Oczywiście chodzi mi o Most Wanted 2005. Dlatego, że tu w ogóle martwa strefa jest bardzo dobrze ustawiona. Ale nie można jej tutaj ustawić sobie od tak jak chcesz. Ale naprawdę, ja teraz na przykład nie trzymam gałki i sam samochód mi nie skręca, co jest bardzo fajną opcją. Wóz, który teraz posiadam, jest dosyć dobry. Jest to już zresztą dobrze sfingowany samochód. Te gry kiedyś właśnie tak nam Underground i właśnie Underground 1 dawały możliwość pojeżdżenia takimi naprawdę fajnymi żbrykami stuningowanymi. I ta marka nazywa się chyba Acura. Nie chcę tutaj jakoś skusić. Nie pamiętam, coś na A w każdym razie. Przepraszam, jeśli źle powiem, ale dawno. Przepraszam, też to jest Hyundai. Przepraszam, Honda. O Boże. Ale mnie zniczujecie teraz w komentarzach, już to widzę. Nieważne. Ale któryś tutaj jest taki, kurde, model dziwny, który był bardzo popularny w tej serii i ogólnie w tej grze. Dobra, nieważne, ja już chyba lepiej, żebym nic nie mówił. Po prostu się bawmy, no. Need for Speed Underground, naprawdę gra, która przywołuje do mojego mózgu wiele, wiele wspomnień. Pamiętam kiedyś, jak byłem mały i ta gra wychodziła. Kolega przyszedł do szkoły i powiedział: ty, widziałeś tego nowego Need for Speeda? Ja mówię: nie widziałem. No tam jest tak, że jak jedziesz na wyścigu, raz kogoś stukniesz, to już koniec. Civic, Peugeot, Mazda MX-5. Biorę Civica. Yeah, weak. Hey, loser. All right, check it. Maybe I can help. Just you and me, one on one. It's money in the bank. Let's go. You want to be the best? You gotta take these boys down. Uh-huh. If you lose, you're gone. Got it? Good. Now move. Dziwny fotel. Come here to find the latest races. The race map will show you where all the action is. Sprint, drift. Chcę drift. Bierzemy na hardzie, zobaczymy jak mi pójdzie. Biegi mam tu. Tu mam biegi, dobra, no to próbujemy w Hondzie Civic. O, może być ciekawe. Yeah. Zaraz, to był drift, nie drag. Cholera. MX-5 ma napęd na tył? Ja już nie pamiętam, ale chyba tak. Oh yeah, good drift. Czołuje, znaczy przoduje. Takie. Tutaj fajnie jest, że na każdy wyścig można sobie wybrać ten poziom trudności. Na razie będę jeździł na poziomie trudnym. Zobaczymy, co będzie dalej, bo powiem wam, że z tego co pamiętam, no jest trudno, jak się dalej powalczy. Ten drift nie jest zbyt trudny. Zobaczymy, jak mi pójdzie na dragu. Kurde, pamiętam naprawdę te wszystkie momenty. Pierwsze filmy szybkich i wściekłych właśnie kojarzą mi się z Need for Speedem Undergroundem. Bez kitu. Udało się wygrać.
Yeah. Continue. Zobaczymy, jak to pójdzie. Race map. Customize ride. Hey, what you think? You digging it? Then you gotta win. No racing crowd, no cool parts. Come here to customize your ride and build the ultimate. Buy and install upgrades. Performance. Nic nie mam na razie. No dobra, to zobaczmy wizual. Ja mam za mało kasy, żeby się bawić w takie rzeczy. Najpierw chodźmy sobie pojeździć gdzieś, okej? Okay? Mamy circuit, a tu mamy drag. Jedziemy, zobaczymy, jak mi pójdzie z tym typem. Będzie jakiś poradnik do dragu? Powinien chyba być. Nie, no powiem wam, że pad jest naprawdę świetnie obsługiwany tutaj, tylko musiałem sobie klawiszologię, znaczy przyciskologię sobie zmienić troszeczkę. Kurde, tu nie ma takiego odliczania, że odliczania, tylko babka machnie ci i jedziesz. Ale głupio bez nitra trochę. Tak zwolnione tempo teraz. Po przesiadce z Need for Speed Most Wanted? Cholera. Yeah. Trochę mi start nie wyszedł. No jednak trzeba patrzeć na tę babkę na początku, co? Widziałem w ogóle sporo modów graficznych do Undergrounda, tam zmieniających tekstury i tak dalej, ale na razie się w to nie bawiłem, wiecie. Na razie jest dobrze tak jak jest. 191 km na godzinę. Czujecie to? Yeah. Ile trzeba tych okienek przejść tutaj? Honda Civic, czy ja dobrze wybrałem? Szczerze mówiąc, wolałbym jakiegoś tylnonapędowca, no ale już trudno. Później będziemy mieli jeszcze inne samochody do jeżdżenia, także spoko, loko. Jedziemy na trudnym. Wow, te grafiki, no kurde, mi się tak wszystko kojarzy. W ogóle jechałem sobie taki wyścig, pierwszy, taki ten taki szybki wyścig. Wziąłem sobie oczywiście Mitsubishi Eclipse'a. Chociaż tutaj nazwa Eclipse nie jest raczej zbyt adekwatna do rzeczywistości, bo mamy same kwadraty, a nie eklipsy. No ale i tak się gra fajnie. Jak na razie, znaczy no na razie się nie gra fajnie, bo mamy wolne fury, wolną furę właściwie. Tylko Honda Civic. Ale to się zmieni, będziemy mieli naprawdę fajne, wypasione auto. Tylko jeszcze nie wiem jakie, ja naprawdę nie pamiętam tej całej listy samochodów, jakie mamy tutaj dostępne. O czym zresztą już się przekonaliście na pierwszym wyścigu, kiedy kaleczyłem nazwy jakichś tam samochodów. No ale to sobie jeszcze obczaję, także na spokojnie. Oj, rzuca troszeczkę. Jezus. Pierwsze odcinki naprawdę będą takie w zwolnionym tempie, zresztą jak w poprzednich seriach. Takie są Need for Speedy. Na początku jest katastrofa, no jedzie się, bo się jedzie. Znaczy, te nowe Need for Speedy, jak na przykład Rivals, to tam już się nie jedzie, że się jedzie, tylko na początku dostajesz iluś tam setkonną furę i śmigasz od razu 300 na godzinę prawie. Co jest też fajne. No ale jednak większą satysfakcję masz, gdy już ten swój wóz naprawdę nieźle zupgrade'ujesz i pojawiasz się na takim wyścigu i wszystkich miażdżysz, masz tą świadomość. Wow. Jeszcze jakiś czas temu był to taki do dupy samochód, a teraz zrobiłem z tej fury normalnie miazgę. O ciekawe, w tym miejscu będziemy jechać chyba ostatni wyścig, zgadza się? Skrótem. Kurde, prawie bym przegrał, to już koniec. Jeee, udało się wygrać. Dobra, co teraz? Knockout. Lecimy knockout. Czyli eliminację na trzech okrążeniach. Skyline. Bez kitu, tu już jest Skyline R34. Będzie trzeba go oczywiście przetestować. Civic, a tutaj mamy Lancer. Lancer, ale jakiś stary. Kurde, nawet go nie poznałem. A to jest ta poprzednia generacja w stosunku do 9 i 8. Tylko ja już nie pamiętam, z którego to jest rocznika. Bez kitu. Tu nawet takie fajne stare auta są, jak właśnie Golf 4. Czy Golf nigdy mi się nie podobał, wiecie? Ja ogólnie nie przepadam za małymi samochodami, jeśli miałbym nimi jeździć.
Golfy czwórki nie są takie teraz drogie, znaczy w ogóle one nie są drogie. Nie są to drogie auta, bo już są stare. Ale z wyglądu nawet mi się podoba, tylko ja no, muszę mieć troszeczkę większy samochód jednak. Taka mała Golfina jest dla mnie za mała, no. To nie jest jakiś tam kompleks, a może i jest trochę kompleks małego przyrodzenia. Nie wiem, ale Golfina to chyba nie dla mnie. Jakie tu są dostępne kamery? Jest ze zderzaka, z maski nie ma, o cholera. Jest z oddali, to była z bliska, są trzy kamery. Z oddali, z bliska i ze zderzaka, więc dużego wyboru nie ma tak naprawdę. No. Więc jakbym miał sobie wybierać jakiś samochód, to byłby to na pewno większy od Golfa, sporo większy. No, ale na razie mam swojego Passeratiego. W ogóle byłem u mechanika dzisiaj i będę musiał wywalić w niego 500 zł, bo przeguby mi się rozpadły. Czeka mnie wymiana oleju, bo już 12 tysięcy kilometrów na tym oleju zrobiłem. To jest ciekawe, bo ten silnik jest dosyć stary, ogólnie samochód jest już stary, a mimo to oleju nie bierze aż tak dużo, nie? No, 1 litr na 12 tysięcy kilometrów to nie jest dużo moim zdaniem. Jak na takie stare auto przynajmniej. No. No ale też tam go jakoś nie katuję, powoli sobie jeżdżę, bo to nie ma sensu. No i tak muszę wydać trochę kasy na naprawę. Ale w skali roku jedna taka naprawa nie jest to duża kwota. Jakby spojrzeć na przykład na samochody już trochę starsze, trochę młodsze, typu rocznik 2004, gdzie musimy naprawdę nieźle kasę wyłożyć na to, aby coś tam naprawić, typu zawieszenie czy cokolwiek właściwie. No bo tam jeszcze dochodzi naprawa związana z elektroniką, musimy kasować błędy i tak dalej. No a tutaj nie, tutaj wszystko jest proste i właściwie nie ma jakiegoś tam problemu. No, także spoko pod tym względem. No ale i tak zapłacić trzeba, chociaż nie tam 4 czy 8 tysięcy, ale 500 zł. I to jest naprawdę dla mnie fajna opcja. Bo tak doszedłem do wniosku, że po co mi właściwie lepszy samochód, nie? Do szpanowania tylko i wyłącznie, bo jakbym kupił sobie, nie wiem, powiedzmy jakiegoś Mitsubishi Eclipse'a, tak? Bo bardzo lubię ten samochód z wyglądu, no fakt. Ale co mi właściwie z tego, bo nacieszyłbym się nim trochę, a później bym go po prostu musiał sprzedać po jakichś, nie wiem, pół roku, bo by był to dla mnie totalnie nieopłacalny zakup. W ogóle by mi się nie zwracał, bo bym nie miał, bo bym dojeżdżał do pracy powiedzmy, i połowę, no nie no, połowę to nie, ale jakąś większą część na pewno pieniędzy niż teraz tracił na same paliwo. Więc to jest takie dla mnie, no a poza tym jest mniej praktyczny taki wóz. No niestety, żyjemy w takim miejscu na świecie, gdzie raczej posiadanie kilku samochodów nie wchodzi w grę, a już nie na mój budżet jak na razie, więc na razie mogę mieć tylko ekonomiczną wersję mojego automobilistycznego szaleństwa. No dobra, próbujemy podraftować. Zdobyłem za to jakieś punkty, ale też widziałem, że trochę doganiałem tego Neona. Mamy tutaj, to jest okrążenia, dwa okrążenia. Trochę nudne te wyścigi, co? Przydałoby się już trochę zupgrade'ować Hondę. Honda Civic. Tam widziałem, że ten Golf, który jeździł, to był Golf GTI. Jestem ciekawy, jakie tam silniki właściwie się montuje w tych GTI, wiecie? Muszę sobie to popatrzeć. Tak samo jak w Civicu. W Civicu to podejrzewam, że jakaś benzyna powyżej dwójki w tej. To jest, widzę, jakaś ST czy SI. Nie mogę się doczytać, bo trochę te tekstury są niewyraźne. SI chyba, coś takiego. No myślę, że powyżej dwójki pojemność jest silnik. Na jakieś, nie wiem, 140 koni mechanicznych standardowo. Coś tak zgaduję teraz. To oczywiście jest niepotwierdzona informacja, ale coś takiego może być.
Mój kolega zresztą ma Honda Civic i bardzo sobie chwali. Niewielkie pieniądze ją tam kupił, ale mówi, że samochód dosyć dobry. No tylko, że tam blachy nie mamy ocynkowanej. Kurde, jak ja patrzę zawsze pod względem ekonomicznym na to wszystko, no... Ja nie wiem, czemu tak mam, ale... No ogólnie osoby, które lubią szybką jazdę, raczej nie powinny się skupiać na ekonomiczności tego wszystkiego. No ale ja taki jestem, no i właściwie nic na to nie poradzę. Lubię też sobie odkładać pieniądze. No nie wiadomo, że tam odkładać, że odkładać, tylko też kupować to, co jest potrzebne. Odkładanie to jest raczej domena skąpca, ale z drugiej strony też nie odkładać jest źle. Zawsze coś tam trzeba odłożyć. I kupować to, co jest najpotrzebniejsze. Taka moja zasada. Jeśli coś się nie zwraca, trzeba to sprzedać jak najszybciej. Nie może leżeć u mnie w pokoju. Nie ma mowy. No dobra. Zdobyłem sobie trochę kasy. Czy mogę kupić jakieś części tuningowe? Nic nie mogę. No to jedziemy dalsze wyścigi. I zostały nam... Accept message. No to w ogóle takie, wiecie, że to wiadomości SMS i... I jedziemy, no nie? Jedziemy na zawody. Zobaczymy, jak mi pójdzie. W ogóle niestuningowaną Hondą. Nieważne. Tutaj widzicie, że totalnie stokowe samochody są. Jakie fryzury te babki mają. Ale wiecie co? Te babki są lepiej wykonane niż w Underground 2. Przynajmniej ja tak uważam. Ja tak uważam. Myślę, że są lepiej wykonane, bo w Underground 2 one były takie bardziej kwadratowe, tak coś mi się wydaje. A tutaj są, nie wiem, bardziej okrągłe. Dziwne to jest. No ale oczywiście w Underground 2 mamy dużo lepsze dźwięki samochodów niż tutaj. Zresztą osoby, które się pytają, co będę nagrywał, bo ostatni odcinek Most Wanted obfitował w komentarze typu Wulce, teraz nagraj Underground 2. Ja już dawno nagrałem Underground 2 i osoby, które chcą, mogą sobie u mnie na kanale to zobaczyć. Wystarczy wejść w moje wideo albo w playlisty i wpisać w wyszukiwarce, tam jest taka lupa Need for Speed albo NFS UG2, cokolwiek. I wyszukajcie tam sobie odpowiednie serie, które chcielibyście zobaczyć. Oczywiście te filmy są nagrywane, niektóre nawet chyba kamerą internetową, jaką wtedy posiadałem. Teraz mam kamerę cyfrową, która mnie nagrywa, moją twarz w sensie. No i to wygląda moim zdaniem jakościowo lepiej. A wtedy no to wiem, że niektóre filmy tak kiepsko się ogląda. I ze względu na jakość chyba dźwięku, głosu... No, jeszcze nie potrafiłem tego tak dobrze zrobić może jak teraz. Chociaż to jest też ciągłe doskonalenie tych filmów pod wieloma względami. Ja jestem ciekawy, bo dostaje się chyba za te punkty, które zdobywamy w wyścigu, jakąś dodatkową kasę. Z tego co kojarzę. Musimy zobaczyć sobie tę tabelę podsumowującą wyścig i zobaczymy, co tam właściwie nam się dodaje jako bonus. Zaraz to obczaję zresztą. Zobaczcie, jak szybko się przechodzi tę grę. No bo tutaj nie mamy jak w UG2, że musimy dojechać gdzieś na jakieś miejsce. Tylko od razu startujemy wyścig i jedziemy. A tam trzeba było gdzieś dojechać, coś tam pomalować, nie pomalować. Żeby pomalować samochód, trzeba było gdzieś dojechać, ale tak dalej. A tutaj mamy wszystko w jednym miejscu. Yeah. Udało się wygrać. Dobra. Tu właśnie tu nie widzę. Sub total. Tyle subów chyba dostałem za ten wyścig. No dobra, jedziemy kolejny. Yeah. Dawaj laska. Oh yeah. Kurde, normalnie zwolnione tempo, bez kitu. No ale myślę, że jak już ukończymy te zawody, to będę mógł stuningować jakoś pod względem osiągów tego Civica. Nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale ten Civic w sensie.
ale kształtem najbardziej mi się chyba podobał z tych wszystkich aut. Chociaż jeszcze Mazda nie była taka tragiczna, no ale wolę tą... Chociaż ta nowsza generacja Mazdy ma takie brzydsze nadkola. Sprawia, że ten samochód wygląda z jakimś budykitem śmiesznym. No i to nie wygląda dobrze dla takiego małego samochodu. Przynajmniej ja tak uważam, no każdy ma inny gust oczywiście. Natomiast ta Mazda, z którą mamy tutaj do czynienia, jest z kolei, nie wiem, zbyt kwadratowa. Znaczy ona nie jest kwadratowa, ja wiem o tym, no to jest wina grafiki w tej grze. Ale no Civic mi jakoś najbardziej odpowiada, wiecie. Jeśli ktoś nie lubi tego auta, to sorry. No i drifty właśnie, bo tutaj mamy napęd na przód do cholery, więc driftowanie tym samochodem to trochę lipa jest. To jest bardziej power sliding. No ale nic nie poradzimy. Tak, tu się osiąga niezłe prędkości. Później będziemy z trudem wymijali te wszystkie przeszkody, a teraz się jedzie jak na ręcznym dosłownie. Ale spokojnie, jeszcze zupgrade'ujemy te wozy, yeah. Naprawdę kusi, żeby użyć tu jakiegoś cheata na te... na jakieś osiągi, żeby jechać szybciej, no ale niestety. Musimy to wszystko przejść po kolei. Kiedyś, w ogóle nie wiem, czy są takie cheaty, żeby wszystko odblokować. Wiem, że tam kiedyś się bawiłem tymi cheatami na kasę w tej grze, jak byłem mały. Ale to bez sensu, bo i tak nie miałem nic odblokowane. Yeah. Uuuuj! Tutaj w ogóle chyba są... A w ogóle to powiem wam coś lepszego. W czasach, gdy właśnie pojawiał się Underground... Wow! To były wydawane do czasopism takie specjalne książeczki, w których były spisywane kody do gier. Kurde. Ja miałem gdzieś takie książeczki, chyba je wypieprzyłem do kosza już dawno temu. I to było podpisane jakoś poradnik dla maniaka, czy coś takiego. W każdym razie w ogóle jakieś cheaty do starych gier, typu, nie wiem, nawet jakieś tam Carmageddony. To totalne rozpierduchy takie. A idź pan. Jej. Yeah. No tak, tu możemy sobie wybrać trudnych i łatwych przeciwników. Za łatwych oczywiście dostajemy mniej kasy. Więc ja muszę tutaj szybko zabrejdować mój wóz. Więc idziemy cały czas na trudnym. No jak na razie idzie łatwo, ale jak będzie ciężko, to zmienię na normalny. Mam nadzieję, że do najłatwiejszego poziomu się nie cofnę. No ale kto wie. Jestem ciekawy, jak wam się właśnie spodoba na YouTubie oglądanie... O! Mamy ten skrót cholerny. Na YouTubie oglądanie tego Undergrounda. Sam zresztą chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało wszystko, już jak to zedytuję. Bo to jest dosyć stara gra, jak wspomniałem na samym początku. Ciężko mi było ją nagrać. Ale mam nadzieję, że finalnie to będzie wyglądało nieźle. Cholera. Później tu się wyskakuje, także ja cię nie mogę. Jak stuningujemy ten wóz. Te wyścigi są zresztą takie dosyć prestiżowe, te, które tutaj zaczynamy. Ten, który jedziemy teraz właściwie. Bo jego się jedzie już naprawdę szybkimi furami. O Jezus. W późniejszej fazie... Chwileczkę, nie tym się resetuje. O tak. W późniejszej fazie gry, kiedy będziemy mieli już szybsze wóz, właśnie go się jeździ dosyć sporo, z tego co ja pamiętam. Jeszcze jedzie się w jakichś tam takich wąskich... O! Wąskich drogach w jakimś takim lesie, nie lesie, coś takiego mi się zapamiętało. No i oczywiście skok przez most. Co mi się tam jeszcze zapamiętało? No ten plac budowy. Oczywiście dragi, skok przez tory, po których jedzie pociąg. O, znowu tu zapomniałem o tym. A teraz pojedziemy, to zobaczymy. Tutaj się skręca, tak? Ojej, jeszcze pamiętam. O, tu jeszcze dalej można jechać prosto. Ja jestem ciekawy, jakby połączyć te wszystkie trasy. Nie wiem, czy ktoś się kiedyś o to pokusił, jakiś moder albo ktokolwiek. Jakby połączyć te wszystkie trasy, to ciekawe, jaka by mapka z tego wyszła, wiecie. Taki otwarty świat, powiedzmy. No podejrzewam, żeby to nie było nic ciekawego. Zobaczcie, że te budynki są jakie są. No ale jednak tekstury są słabe, tak?
są jakieś tam różne mody do tego, ale no ogólnych kształtów budynków nie da się jakby zmienić. Przynajmniej nie ma tutaj niewidzialnych ścian, jak w niektórych NFS-ach. Need for Speedboard. Idziemy dalej. Upgrade? Upgrade. Odblokowaliśmy wszystko dosłownie. Super. A ciekawe, czy jakbym zrestartował całe te mistrzostwa, to czy... Jakbym te wszystkie mistrzostwa jeszcze raz powtórzył, to czy bym dostał tyle samo kasy? Okej. Transmission. Dobra. Nowe gumy. No i tyle. Jeszcze nic nie możemy więcej wsadzić. Kolorek można... O, a to nie kolorek, to się kolorka nie zmienia. Odblokował się chyba Mitsubishi Lancer? Czy on był wcześniej? Nieważne. Ale brałbym tego Lancera. Nie wiem, czemu go nie wziąłem. Chyba go nie było na początku. Nie pamiętam już. Dobra. Trochę tutaj przerobimy. O Boże. To, bierzcie same party, co ten, tak samo mają się nazywać, co tam z przodu. Bo inaczej nie będzie pasować. Jak nie będzie, jak będzie. Ja sobie to tuninuję. Ten bierzemy stokowy. A już widzę te komentarze. Już widzę te komentarze odnośnie wyglądu samochodu. Tak, czekam na to po prostu. Wow, zajebiście dużo felk odblokowanych mamy. Kurde, normalnie? Nie wiem co wybrać. Na chwilę, można tu wybrać salę? Niestety nie. Bierzemy te fele. A co? Neon. Ojej. Nic nie mogę jeszcze z tych. Tego też nie. Ten tu mi końcowy też nie mogę. Szyby. O, mogę szyby zmieniać. Jej. No i kolor. Czarnucha bierzemy. Pomarańczowego biorę. Ojej. Felgi. Czarnuchy czy zielone? Zielone. Nie, biorę czarnuchy. Okej. Okay. Spoilera nie mogę, bo nie mogę stokowych części. O, ale tu już coś mogę. Wow! Coś się zmienia? Zajebiście dużo. No, ale kasy za to chyba nie chcą, więc spoko. No i winyle. Załóżmy, nie wiem. O kurde, dużo tego nie ma do wyboru. No nie, jeszcze dużo zablokowane jest. Nie wiem, to mi najbardziej odpowiada. Kolor. Nie, replace, nie. Jak tu się kolor zmienia? O kurde. Dajmy to. Jeszcze można tu dodać dodatkowy layer. A dajmy coś tam. No, tylko to można. To będzie normalnie zajebisty tuning. O, to będzie pasować. Dobra, zobaczmy. Kolor czarny. Yeah! Okej, okay, tak wygląda moja Honda Civic. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!